Kalian, na początek wróćmy jeszcze do tego środowego spotkania. Powiedz, na pewno bardzo bolała ta porażka, bo widzieliście, że zespół Głogowa jest w waszym zasięgu. No na pewno, no, był. No, trzy mecze tak jakby raz karne, dwa razy jedna bramka w sumie, więc no boli to bardzo, bo parę rzutów więcej, parę bramek i wynik byłby inny. No niestety tak się nie stało, taki jest sport. Musimy to wziąć na klatę i pracować dalej w następnym sezonie. W życiu sportowca właśnie są te lepsze i te gorsze chwile. Jak te gorsze teraz wyrzucić z głowy i powalczyć jeszcze o tą piątą lokatę, bo mimo wszystko jest o co walczyć. No, łatwo naprawdę nie jest, ale no, mamy jeszcze dwa mecze, tak, musimy się w 100% skupić na tych meczach, żeby czasem jeszcze gorzej nie było. Mamy teraz do wywalczenia piąte miejsce i chcemy je zdobyć. Przed wami spotkanie w niedzielne z MTS-em Kwidzyn. Co możesz powiedzieć o waszym najbliższym przeciwniku? No, znakomita obrona, bardzo duzi, silni, silne chłopy. Myślę, że grają trochę niewygodnie. Musimy to przeanalizować, tak, bo dzisiaj mamy dopiero pierwszy trening. Jutro jest wideo, także na pewno to przeanalizujemy i będziemy postaramy się skupić na tym, żeby znaleźć ich słabe strony i je wykorzystać. Chcecie wykorzystać ten handicap, że macie jednak dwa spotkania u siebie i możecie to piąte miejsce przed własną publicznością osiągnąć? No na pewno. No. Łatwiej się gra u siebie niż na wyjeździe. Także myślę, że będzie to nasz mały handicap w tych meczach i postaramy się zrobić wszystko, żeby wyciągnąć zwycięstwo z tych dwóch meczy. Kacper, jak ciężko jest wracać po takiej rywalizacji ćwierćfinałowej, kiedy czujesz, że przeciwnik był naprawdę do ogrania? No, naprawdę ciężko. Sezon się jeszcze nie skończył, z drugiej strony jest niedosyt oczywiście, bo mieliśmy grać w półfinale i takie sobie założenie zrobiliśmy, strasznie tego chcieliśmy. No ale teraz w niedzielę kolejny mecz i musimy teraz dwa mecze wygrać i chociaż małe pocieszenie sobie zrobić. Z twojej perspektywy czego wam zabrakło, żeby być lepszym w tym pojedynku z Głogowem? Skuteczności. Przede wszystkim skuteczności. Był fragment, gdzie mogliśmy wyjść na prowadzenie w drugiej połowie przy stanie 23-20 dla Głogowa. Zmarnowaliśmy 5 sytuacji sam na sam z bramkarzem i to był główny czynnik tego, że nie przeważyliśmy tego na swoją korzyść. Powiedz, jak ciężkim zadaniem jest wyrzucić teraz z głowy te spotkania nieudane, tą porażkę i przełożyć to teraz na taką sportową złość, żeby w niedzielę wygrać spotkanie. No właśnie chcemy to przełożyć na sportową złość i wygrać to spotkanie, jeszcze gramy u siebie. No i zająć ostatecznie to piąte miejsce. Jak patrzymy na waszą rywalizację z Kwidzynem, którego podejmiecie w niedzielę, u siebie bardzo wyraźnie wygraliście, w Kwidzynie również wygraliście. Co możesz powiedzieć o drużynie z Kwidzyna i czy to jest drużyna, która bardziej wam leży? Nie ma tak, no mecz meczowi nierówny, zawsze tak jest, ciężko się gra na wyjazdach. Oni mają grupę młodych chłopaków, silnych, wysokich, także trzeba to rozmontować inaczej jak z innymi zespołami. Okej. I na koniec powiedz, czy atut własnego boiska i to, że dwa spotkania o to piąte miejsce, żeby je móc wywalczyć, rozegracie u siebie, uważasz, że to jest duży atut dla waszej drużyny? Na pewno. Odchodzi nam podróż, która też daje się we znaki przy tak ochronnym składzie i to będzie duży plus dla nas. I na koniec poproszę cię, żebyś zaprosił kibiców na halę na 16. Zapraszam wszystkich kibiców na halę na godzinę 16 na mecz z Kwidzynem.